Poważnie? To ta dźwignia? Poczekajcie, wrócimy się, zobaczymy. Może to, to nie będzie koniec tego dobrego. Ale nie, na serio, te poziomy nie są dobrze zrobione. One są tak chaotycznie zaprojektowane. O, jednak jest, dobra, wszystko ogarnąłem. Jedziemy z tym śledziem, mam nadzieję, że rozgrywka będzie trochę szybsza. O cholera. Nie zauważyłem tego trójwymiaru. Dobra, 36. Zdobyłem? What the? Nie zdobyłem, bo pominąłem parę ważnych pierścieni. Dobra, jedziemy. Będę zapisywał, bo nie chcę się z tym męczyć. Kurde! Jaka lipa! Nie, już teraz chyba skiepściłem. No, masakra. To jest właśnie kwintesencja tych gier, że... one nie powinny być tak naprawdę na rynku, niestety. Po prostu. 46. Tragedia. Nie, no niedobrze. Niby lepiej, ale powiem wam, że to jest marne pocieszenie. O cholera, już mam pierwsze mega wyzwanie. Nie no, znowu było 36. Nie wytrzymam. Można 40? Można. Mamy 50. Teraz już sukces. Dobra, 55. Nadwyżka. Super. Jest. Widzicie, ze mną, z Sonikiem, wariatem można wszystko. Co? 3 dopiero? O ja. O. O kurde, co to było? Dobra, kończymy to, moi drodzy, bo już się to przeciąga. A już wiem, że dawno zasnęliście. Pobudka! Kończymy, ponieważ już nie chcę tutaj was zanudzać. Specjalnie. Mam jeszcze dla was jedną informację dosyć dobrą, ale ona tyczy się tylko PS2 Slim, ponieważ pożyczyłem mojemu kumplowi jakiś czas temu moje PS2 Slim. Na taki nieokreślony czas, ale on zrobił rzecz niesłychaną, ponieważ on tam się nudził i pogrzebał przy tym PS2. Powiem wam, że już napęd nie trykał za podejściem numer nie wiadomo jakim. Faktycznie po włączeniu konsoli nic się nie działo takiego dziwnego. No patrzcie, jakie przejście dziwne. Co? To przejście było tutaj. Dopiero teraz się dowiaduję o tym, jak już prawie kończę poziom. To jest fakt suchy. I patrzę, odpalam sobie Ateny 2004, za które już zapłaciłem. Bardzo tania gra zresztą, bardzo fajna nawet, muszę powiedzieć. Powiem wam tak. Ja się zdziwiłem, ale w zasadzie tu nie było nic do zdziwienia, bo... konsola chodzi właściwie tak samo, jak chodziła.
nie było tu żadnych nowości tak naprawdę. Ale niektóre gry czytały nawet, powiem szczerze, nawet ładnie. Ateny 2004 akurat były przeczytane dosyć ładnie, może wam pokażę gameplay kiedyś. Dobra, w dół. Już chcę pominąć to. O ja, dobra, to nie pomijajmy lepiej. Tragedia to jest. Pozostałe gry działają naprawdę bardzo fajnie. No, większość z nich nie działa fajnie, bo tam wiadomo. Bóli się pierdzieli. Przy facce się tego nie było, tak więc i tak daję fata do naprawy, ponieważ jednak będzie to dla mnie pewniejsza konsola. Pewniejszy model konsoli, a Slima sobie zostawię na pamiątkę. Tak więc na razie póki co jak PS2 fat jest padnięte, jeśli chodzi o laser do trybu DVD, no to taka prawda jest jedyna, że jednak musimy przeczekać to. Ale długi ten level jest. Ja pierdziel, jak mi się nie chce już. Dajcie spokój. Sega. Czemu mi to robicie? No nie. Głupio zrobiłem. Dobra, spadam w dół. Jest jakaś, no, kolejna dźwignia. Znaczy przycisk, co jaka nam jaka dźwignia. Ciekawe, czemu sprężynki są na fioletowo zaznaczone, skoro normalnie są na czerwono. Bardzo mnie to dziwi. Może dlatego, że zjadły za dużo jagodów. No nie. I kolejne życie stracone. Zajebiście. Czuję się usatysfakcjonowany. No kurna, był bąbelek, no po prostu... Bomba. Teraz jak się tam dostać? Czekajcie. Tu nie byłem. Ale to mi i tak niczego nie zmienia. No co to jest w ogóle? No i dobra, no i co nam ten przycisk da? Jestem ciekawy. Spadaj krabie, głupi. Znowu mam życie stracić. No masakra jakaś, tego się nie da zrobić. Dobra, dajcie bąbelek. Natychmiast! Teraz! No ja... No po fakcie dopiero, no... Czuję się zadowolony z tego powodu. No, szybciej, kur... Już mnie tak to denerwuje. Przychodzenie tej gry to jest tak... Takie żałosne doświadczenie. Jakbym naprawdę nie miał w co grać innego. Już mam tyle gier, kurde... Z Sonikiem. I to zdecydowanie lepszych. No już kurna... To już ten Sonic Labyrinth był lepszy, bo przynajmniej mogłem go prze... No tak, no kurde. No... Jak mnie wkurza to hamowanie. No i widzicie? Kurna, to jest właśnie to. No... Za każdym razem ciągle tak samo. No jaka lipa! No dawaj! No w końcu przeżyłem, ja nie mogę. Jakie to jest głupie! Dobra, idź dalej, idź, Sonic, błagam cię, dalej, bo już żal dupę ściska, naprawdę. Nie mam słów na tą grę, nie mam. No i co teraz? Gdzie mam iść? No kurde! To jest namolne sprężyny, no. Tutaj! Nie, ja tu byłem. O, tu nie byłem.
To trzeba zniszczyć. No dobra, ale słuchajcie, ta osłona i tak mi nic nie da, bo i tak będę mógł przegrać. No i widzicie. No i dobra, mam podstawowe pytanie. Gdzie mam iść? W którą stronę? No na pewno nie tutaj. No i wróciłem się. Dziękuję, Sega. Prawda, w 96 roku mieliście pierdolca. No i... Gdzie ja mam iść? Gdzie jest wyjście z sytuacji? No ej, no czemu znów spadłem tam? Kurde. Gdzieś bym ja widział... Nie, bo się wróciłem znowu. Jakie to jest... Czemu jak ja zawsze wylatuję z tego... Z jakiejś podłogi... Ze spindaszem, to zawsze muszę się wrócić na normalną pozycję. Nie rozumiem tego. Sega, co ty w ogóle zrobiłaś? Nie, słuchajcie, ja się poddaję. Nie, nie mogę tego przejść. Nie mogę. Nie mogę, popatrzcie, ja nie znam wyjścia, nie wiem gdzie iść, w którym kierunku, ja się już tu totalnie zagubiłem. To jest po prostu tak żałosne, że nie wiem. Ja nie wiem, w którą stronę mam iść. Tam nie mogę, bo tam jest... No za wysoko, tak? No jak się jak się wybije? Nie wiem, w którą stronę mam iść. Kompletnie nie wiem. Nie dość, że ja w ogóle obieram ten sam kierunek. Tu niby jest jakieś coś nowego, ale powiem wam, że to... I tak nie wiem, gdzie iść. Tu nie, bo jest sam dół. Chyba, że do góry trzeba iść, bo na górze coś tam było. Ja tak czuję, powiem szczerze. No, ciekawe tylko jak ja się tam dostanę. Kurde. Zaraz. O, właśnie. O ten moment mi chodziło. Ja tu byłem. Tu na samą górę trzeba się wbić chyba. Bo ten dół był taki bardziej, no właśnie, był bardziej ryzykowny. O ja, już wiem gdzie trzeba iść. Co? No właśnie. Dobra, już się nie poddaję jednak. Gdzie ja lecę? No nie! Gdzie mam iść? No patrzcie, widzicie tutaj jakieś przejście? Ale to jest durne. No nie, no nie, na sam dół lecę. Kurde. Zaraz walnę baranka w ścianę. Doleć tam, doskocz. Sonic, błagam cię, już mnie nie dołuj, nie dołuj mnie swoją kolejną nieudaną produkcją. Litości. Czemu? A już znam trik. Tutaj. Ile tam przedmiotów jest? Dajcie mi te przedmioty. Wow. Już jak rozgrywka przyspieszyła, patrzcie. Ale miazga. Znowu woda, spowolnienie. No i... Zaraz, coś mi tu nie gra. Czekajcie. Ale się gameplay zmienił, ujacie. Nie! Ten ciąg korytarzy mnie denerwuje. Jak tu iść? Mogłem skoczyć, ej! Nie miałem wyczucia. O, jakie to jest... Jakie to jest głupie!
O nie. Nie zdzierżę tego. Blue Marine Act 3. Na szczęście wytrwałem przy was. Dziękuję wam bardzo, że daliście radę ze mną jeszcze. Niebiesko tutaj, a szybki gameplay. Coś tu śmierdzi dziwotą. Nie rozumiem tego. Nie chwytam zresztą. Gameplay jest nadzwyczajnie szybki, nie to jak było pod wodą. Wow! O matko. No i co to ma być? Dead End? A nie. Co tam jest? No nie to... Chociaż czekajcie, może się dowiem. Co tu jest? Aha, nic takiego. Wow. Dobra, Eggman. Witamy Eggmana. Jesteś żenadą. O ja! Ale to było niemiłe. Teraz skacz. Walnij go. Kolejny raz. Wow, jakie buczenie. To jest 8-bitowy bas, jeżeli ktoś nie wie. Jaki ty jesteś, człowieku, tępy? Czemu ty taki tępy jesteś? Ała, no dobra, ja jestem tępy. Ha, ha! Boom, boom, explosion and my win! Yeah! My victory! Okej. Okay. Ja pierdzielę, jaka ta gra jest... Nie, skomplikowana. Silver Castle. To ma być Castle. Co tu się dzieje? Co to jest? Co to w ogóle było? Nic tu nie... Dobra, słuchajcie. Nie. Wow. What the fuck is this? To da się... Nie da się tego rozwalić? Dobra, słuchajcie, ja pójdę już. Nie wiem, co to jest, ale dobra. Przyjmijmy, że nie wiem, co to jest. Dobra, słuchajcie, ja nie będę już grał, bo... jest masakra po prostu. Ja chcę szybciej skończyć tą grę, bo widzicie, jaka tutaj była po prostu... Kurna, lecisz i tu... Nie wiem, no słuchajcie, ja i tak uważam, że Sonic Blast jest słabym tytułem. Jest chyba jednym z najgorszych Soników. Marne pożegnanie dla Game Geara, ale co ja mam poradzić? W końcu Sega wtedy miała pierdzielca totalnego i ich pomysły już były strasznie skrajne. Tak więc... Mówię, trzeba przełknąć jeszcze przez Sonic R, chociaż Sonic R już jest zdecydowanie lepszą grą od tej. Dobra, więc ja się z wami żegnam, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że będzie już odrobinę lepiej, bo już nie wytrzymam.